W dzisiejszym filmie zagramy w najpopularniejszą podróbkę Pet Simulatora, w której są naprawdę dziwne rzeczy. Są na przykład Titaniki. No tutaj widzicie, gościu ma sobie Titanika takiego dosyć ciekawego. Są huge pety, ale co ważne, w tej gierce można praktycznie wszystko za freeko dostać. Co to jest w ogóle? To jest awatar? Chłop chomika ma jako awatara takiego dosyć dziwnego. Ale no wracając do tematu, w tej gierce po pierwsze game passy możecie za freeko dostać po prostu grając w gierkę, a po drugie możecie dostać huge peta za freeko. Zobaczcie tutaj. Musimy znaleźć jakieś 50 petów w jakimś, nie wiem, sanktuarii. To jest za wodospadem i dostaniemy wtedy huge peta, a więc to jest cel na dzisiejszy odcinek. Dzisiaj też normalnie sobie po prostu pogramy w tą gierkę. Zobaczymy, co tu jest. No idźmy z tym chomikiem, no. Odczep się ode mnie z tym chomikiem. Chłop mnie tu jakimś chomikiem będzie straszyć. Dobra, ale odbierzmy sobie tutaj może tą skrzynkę. Zobaczymy, co z niej dostaniemy w sumie. Dostaliśmy jakąś potkę na export gem, nie, diamenty i emeraldy. I właśnie za te emeraldy się game passy kupuje normalnie. I tu jeszcze jest jakaś dzienna skrzynka, ale nie wiem, jak ją odebrać. Muszę być 11 godzin w gierce chyba. A nie, następna dzienna skrzynka za 11 godzin, no to trochę mi brakuje. Dobra, ale o co chodzi z tym wodospadem? Tutaj za wodospadem, no to chyba tutaj w takim razie musimy sobie pójść, tylko to jest kłódka. Aha, 5 milionów golda potrzebujemy. No dobra, to trochę mamy grania w tą gierkę, zanim sobie tutaj tego huge peta odblokujemy. Tu też mamy jakiś sezon. I normalnie ile tierów w tym sezonie jest? I na końcu tego sezonu też huge peta możemy za freeko dostać. A więc w takim razie musimy jakoś zarobić sobie te 5 milionów tutaj tego golda. Pójdźmy w sumie na ostatnią mapkę, którą odblokowałem, bo ja w tą gierkę troszeczkę grałem w pierwszym odcinku i w ogóle myślałem, że ta gierka dawno temu umarła, ale ona jest cały czas update'owana i powiem wam, że naprawdę dużo tych update'ów było. Zresztą zobaczcie sami, ile wordów jest w ogóle jakby tutaj. Jest chyba no 6 wordów? Mega dużo w sumie. I w sumie teraz róbmy tak, bo tu jest AFK skrzynka. Wrzućmy sobie nasze pety na tą AFK skrzynkę, żeby nam się trochę pofarmiło tego tutaj golda, bo tutaj jest kolejny word jakby za 250 tysięcy golda. Ile w ogóle zajmie mi rozwalenie tego? No trochę zajmie. A więc teraz w sumie zobaczmy ten sezon. Czy opłaca się kupić ten sezon? Tutaj w ogóle byśmy na starcie jakiegoś peta dostali. Ile ten sezon kosztuje? 800 robuxów. Raczej na razie sobie odpuszczę to. Ale zobaczcie w ogóle, jakie tutaj są rzeczy. Nawet te masterki z Pet Simulatora tutaj są. Ale tutaj zobaczcie też ciekawą rzecz. Właśnie tutaj są te Titaniki. Tutaj w sumie są Gianty. I tu macie, zobaczcie, albo opcje za robuxy, albo za te właśnie emeraldy. No to w sumie jednego możemy sobie kupić. Może akurat tam coś wyleci. Nie wiem, czy to jajko się od razu otwiera, czy nie. No ale otwórzmy sobie jedno. Może coś ciekawego nam wyleci. Dobra, tutaj podziękowali nam, czyli nie otwiera się od razu. Dobra, no to mamy w inwentory to jajko. Zobaczmy, jak ono się w ogóle otworzy. Klikamy sobie open. Aha, otwiera się tak normalnie. No dobra, no to zobaczmy, co nam ciekawego wyleci. Huge pet, proszę, huge... Nie, chyba jakiś zwykły ekskluzyw nam wyleciał. Co ten ekskluzyw daje? Aha, on daje znaki zapytania. Czy on po prostu daje tyle, co nasz najlepszy pet? No dobra, no to sobie go załóżmy po prostu. Dobra, ale tu mamy też prezenty. Podbierajmy te prezenty. Co za te prezenty dostaniemy? Potkę, jakieś gemy? W ogóle gdzie te upgrade'y były w tej gierce? Chyba tu są upgrade'y, dokładnie tak, tu są upgrade'y, chociaż tu są za emeraldy upgrade'y. A gdzie są takie upgrade'y za gemy? Tu jest indeks. Za gemy chyba się pety tylko przerabia, tak mi się wydaje. Dobra, ale w takim razie może jakieś jajka sobie otwórzmy. Tutaj są takie giga drogie, na które mnie nawet nie stać. Te, na które mnie stać, są po tej stronie chyba bardziej. Na to mnie stać jedno. No to w sumie musimy pozbierać trochę. Albo w sumie powiem wam, że mam pomysł, jak zeskipować trochę gierki. Pójdźmy na Trade Plaza. Tutaj na przykład na to i sprzedamy jajko za robuxy. A dobra, muszę mieć 20 level, no nie no, najgorzej. Dobra, to wbijamy ten 20 level. W ogóle zobaczcie, jakie tu są staki na potki, no to musimy kupić. Po 50 każdej potki dostaniemy za to. Kupmy sobie to. Dobra, i teraz w sumie tej na laka to niepotrzebnie użyłem. Użyjmy na pewno na damage, na expa i na golda. Dobra, i teraz będziemy dwa razy więcej tutaj klepać. Dobra, nie chowali mi tą skrzynkę, zobaczymy, ile mi to zajmie. Zobaczymy, ile zarobimy za tą skrzynię. Dobra, i mamy końcówkę tej skrzynki, powiem wam, że długo mi to zajęło. Musimy sobie kupić jakiś game pass na więcej petów, czy coś takiego, żebyśmy więcej damage'u mieli. Mam nadzieję, że sporo za to dostaniemy. Końcówka, no i teraz pada. Dobra, i ile się tu sztabek wysypało? Golda 300 tysięcy, to w sumie giga dużo. Od razu mamy na odblokowanie tutaj tej mapy. Dobra, to opłacało się to rozwalić, ale teraz właśnie kupmy sobie jakieś game passy. Tu widziantki jeden fajny na więcej petów. Ten jest mega przydatny, plus 4 pety za niego dostaniemy. A więc sobie właśnie kupmy ten game pass. I teraz musimy w sumie na spawna pójść, jakieś sobie jajko otworzyć. I może właśnie też sobie coś poprawmy, nie wiem, szybkość poruszania, bo powiem wam, że masakra, to tak wolno biega. I zobaczcie, że tutaj właśnie macie te game passy normalnie za freeko wszystkie, za te emeraldy. Tylko, że no aktualnie na nic mnie stać. I tu jest jakieś w ogóle jajko. Za 2 biliony jakby sztabek. I tu są dwa huge pet normalnie. Jakieś takie ptaki. Dobra, mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się to jajko otworzyć chociaż trochę. Tylko na razie musimy sobie jakieś takie bardziej noobskie pootwierać. Tutaj są jakieś, nie wiem, za 40 tysięcy, za 60, za 100. Ciekawe, czy to w ogóle mogę otworzyć. I tu jest napisane, że nie mam jakiegoś wordu. Dobra, to kilka takich sobie otwórzmy, żebyśmy mieli te nowe pety, żebyśmy po prostu no mieli 4 dodatkowe pety. No jakiś basic mi wyleciał, skeleton jakiś. Tu też widzę, że autohatch jest z Afryka, więc
spoko, znowu basic, teraz jakaś, nie wiem, mysz, nie, to jest szczur. Otwórzmy sobie, żebyśmy mieli chociaż 4 pety i idziemy odblokować w sumie ten drugi ward. Dobra, mamy jakieś takie 4, zobaczmy ile one w ogóle dają. No trochę więcej w sumie dają, dużo więcej dają. Dobra, to otwórzmy jeszcze 4 takie jajka, żebyśmy mieli już full team tych nowych petów. Oj, teraz coś dobrego będzie. Epic nam wyleciał, chyba najlepszy nam wyleciał. Dokładnie tak, 2,2% na niego było. Dobra, ostatnie jajko. I znowu epic? Nie, RRL, dobra, mamy jakieś w miarę dobre pety. Już będziemy mieć full team tych nowych petów. Ten 111 damage daje. No to trochę więcej w sumie ten pet daje. Dobra, pójdźmy na tą ostatnią mapkę, którą odblokowaliśmy. W sumie to nie mogę pójść, muszę tam pojechać. I znowu musimy w takim razie to rozwalić, tylko no teraz dużo szybciej nam to pójdzie, żebyśmy mogli sobie ten drugi ward odblokować. A więc dobra, niech to się rozwala, tutaj jeszcze kolejne nagrody mamy. Diamenty jakieś i dwie potki na laka. No teraz to ekspresowo idzie, już 1/3 rozwaliliśmy tego. Dobra, jest już końcówka i będzie mieć na odblokowanie tego drugiego wardu. Dobra, tu jeszcze jakiś level wbił nam się chyba. A nie, nie wbił nam się, ale dobra, co ważne, mamy na ten drugi ward. Chyba, że coś tam jeszcze będzie potrzeba tutaj w tym portalu. I tutaj jest napisane, że merchant zrespił się za wodospadem. Tam jakieś merchanty są, musimy się tam dostać. Dobra, ale tutaj sobie to odblokujmy. Dobra, i otwiera nam się. Trochę tak jak w sumie w Pet Legends. Taki efekt podobny jest. Dobra, zobaczmy, czy możemy tu wejść. Mam nadzieję, że tak. Dobra, na szczęście możemy. Tu mamy coś takiego. Powiem wam, że ciekawie to wygląda. Tu są jakieś takie coin pilary, które no szybko rozwalamy. Ile za nie się zarabia golda? Trochę się zarabia. Czy tu są jakieś jajka, czy na pierwszy ward muszę wrócić? Muszę wrócić na pierwszy ward. I tam jest kolejna AFK skrzynka. Ile tutaj w ogóle odblokowanie tego kosztuje? 600 tysięcy. Tu w ogóle jakiś taki większy coins jest. Aha, to taka skrzynka po prostu tu jest. I w ogóle tutaj zobaczcie, że to są właśnie te questy. I za dzienne questy dostajecie te emeraldy. Czyli w taki sposób można sobie jakby farmić te emeraldy, za które później możecie game passy kupywać. Dobra, ale teraz powinnam się już odblokować kolejne jajko. Pójdźmy właśnie tutaj. I teraz powinnam się odblokować tutaj te jajka. Tu jest za 25 koła, za 40, za 60 i 100. Tego raczej nie będę mógł otworzyć. No nie mogę. Prawdopodobnie tylko to na razie możemy otworzyć. Zobaczmy, czy to da się. No nie, tego tak samo się nie da. Czyli tylko to możemy otwierać, bo po prostu mamy tylko pierwszą strefę w tym drugim wardzie blokowaną. Jakiś error od razu. Dobra, niech otworzy się w sumie za wszystko, może nawet poprzerabiamy sobie te pety. Dobra, i otworzyło się za wszystko, zobaczmy, czy coś ciekawego nam wyleciało. No takie całkiem niezłe pety nam wyleciało. Tutaj jakieś rery, tutaj jakieś takie słabsze. Załóżmy sobie najlepsze, no i teraz mamy trochę lepszy team. Dobra, teraz musimy zrobić tak. Musimy sobie kilka razy tą ostatnią skrzynkę na tamtym wardzie rozwalić. W ogóle, czy tutaj jakoś da się kupić za robuxy ten portal, bo zobaczcie, tutaj jak na przykład chce się tepnąć gdzieś, powiedzmy tutaj, to dopiero za 2 minuty będę mógł się tepnąć, bo tu trzeba w ogóle go się reperować, te portale. I jak zreperujecie sobie, to dopiero będziecie mogli się cały czas tepać tutaj. Dobra, ale teraz robimy tak, trzeba kilka razy tą skrzynię rozwalić, żebyśmy mieli 600 tysięcy jakby golda, no i tam wtedy w drugim wardzie jest kolejna AFK skrzynka, za którą więcej zarobimy. W ogóle zobaczmy, jak szybko tą teraz rozwalimy. No, nieźle to idzie, a skończyły mi się w sumie potki, to teraz jak odpalimy potki, to będzie jeszcze lepiej, chociaż znowu tą na laka zmarnowałem. Na expa, na golda trzeba odpalić. No i teraz jeszcze lepiej idzie i kolejnego gifta mamy. Co dostaniemy z tego? 3 potki na damage. No, to powiedzmy takie w miarę te gifty są. Dobra, ja farmię te 600 tysięcy i odblokujemy kolejną strefę na tym drugim wardzie. Dobra, mamy już 781 tysięcy, więc mamy na odblokowanie kolejnej strefy. Tylko moje pety zostały na pierwszym wardzie, więc dziwne dosyć. Będę musiał je zaraz tutaj ściągnąć. Dobra, ale tu sobie to odblokujmy, no i tu znowu takim kluczem się to otwiera. I co tu jest? Czy tutaj mamy jakieś, nie wiem, maszynki nowe? Chyba nie. Ale mamy nową AFK skrzynka, więc nie wiem, niech moje pety tutaj przyjdą. I teleportowały się te pety od razu. W Pet Simulatorze tak powinno być, że te pety się teleportują pod tą lokalizację, w której jesteście, a nie, że te pety biegną tam z początku mapy. I tutaj kolejna 2 miliony kosztuje. Ile w ogóle ta skrzynka HP ma? Czy ja ją uwalę jakoś sensownie? No chwilę mi to zajmie, ale ją powinienem na spokojnie uwalić. Dobra, i pada ta skrzynka, zobaczmy ile za tą zarobimy. Za tą powinniśmy gość dużo więcej dostać. No 1,38 miliona. To musimy jeszcze jakieś 3 takie rozwalić i będziemy mieć na odblokowanie tego wodospadu zakichanego. Dobra, to niech moje pety tutaj sobie to rozwalają i teoretycznie one tu powinny zostać. A ja mogę sobie iść na spawna i otworzyć lepsze jajka. No i te pety zostały rzeczywiście. Tak to powinno działać w Pet Simulatorze, a nie, że jak zmienicie ward, to pety idą tutaj do was. I wtedy nie farmi wam się tam dalej, tylko no możecie sobie przejść na spawna, a na drugim wardzie się tam farmi dalej. Teraz możemy w sumie to jajko pootwierać. Dobra, to otwórzmy, a w sumie chyba nawet za wszystko. Tylko czy ja mam tyle miejsca? Ja mam fulla już w ogóle. Muszę pousuwać te tutaj wszystkie pety, bo one są oczywiście słabe. Dobra, i usuńmy te pety. Otwórzmy sobie za wszystko tutaj to jajko. Bo tu też jakieś dobre pety będą, tylko kurczę, czy ja mam laka. W ogóle jakiś epik na starcie nam wyleciał, na którego było 12%. Mam jeszcze na 12 minut laka, dobra, to niech się otworzy za wszystko, zobaczymy, co nam wyleci. Dobra, i mam pełny ekwipunek, ale zobaczcie, że w ogóle jakby gold mi nie zszedł, bo rozwaliły mi pety skrzynkę na tym drugim wardzie i co jest najlepsze, rozwalają kolejną na tym wardzie i
dalej tam sama, więc naprawdę jest to mega fajna rzecz. W Pet Simulatorze mogliby coś takiego zrobić. I w ogóle ile te pety dają? Musimy je zmienić, musimy założyć sobie najlepsze. No i teraz musimy wrócić na ten drugi world. Oj właśnie, zobaczcie, teraz mogę dopiero się teleportować tutaj, jakby do tej strefy. I tutaj muszę sobie teraz na przykład na zombie kliknąć, żeby zreperować i dopiero będę mógł tego teleportu za 10 minut używać. Dziwne to jest dosyć, no ale no tak jest. I w ogóle legenda mi wyleciała, nie zauważyłem nawet. Ale te moglibyśmy przerobić w sumie. Tutaj musimy się wrócić do tej maszynki. Tutaj możemy sobie te zrobić, skraftujmy sobie. Co to się w ogóle dzieje? Dosyć ciekawy efekt. Dobra, jeszcze może tego skraftujmy? Chociaż nie, tego się nie opłaca, tego sobie zostawmy. Skraftujmy te, na 100%. No, musi się udać tego. No, jeszcze tego sobie skraftujmy. Dobra, ile te pety na goldzie dają? No, dają więcej niż legenda na goldzie. Dobra, to teraz idziemy rozwalać tą skrzynkę tam dalej na drugim wordzie, żebyśmy wyfarmili te 5 milionów i w końcu odblokowujemy tam, gdzie ten wodospad jest. I w ogóle jak te masterki wyglądają? Praktycznie tak samo jak w Pet Simulatorze, też wam dają różne bonusy, jak jakiś level wbijecie, no ale jestem na razie nubasem. Dobra, ale tą skrzynkę sobie rozwalmy do 5 milionów i idziemy odblokować ten wodospad. I powiem wam, że trochę dłużej zostawiłem to. Jak widzicie, mamy 38 milionów, a więc dużo więcej. Jeszcze tu możemy sobie prawie wszystkie prezenty odebrać, więc za chwilę to też zrobimy, tylko pójdźmy w końcu tutaj zobaczyć, bo tutaj jest właśnie ten huge pet. Tu można zdobyć tego huge peta chyba. Dobra, no i to się otwiera. Nie wiem, co się w sumie otwiera, taki dziwny efekt jest. No dobra, no otworzyło się po prostu. I tutaj musimy sobie pójść. I tu jest jakiś portal. I tu jest właśnie chyba merchant. Aha, i on się spawnuje co 40 minut. No to jakby teraz go nie ma. Mam nadzieję, że jakiś merchant uda nam się dorwać, bo tam na pewno jakieś dobre pety będą, ale tu właśnie musimy wyjść do tego portalu chyba. No i dokładnie tutaj chyba trzeba właśnie zebrać to wszystko. Zobaczcie, tu na przykład jest pierwszy pet. Zbieramy sobie, cyk, no i mamy pierwszego peta. I tak 50 musimy uzbierać. Nie wiem, czy to jest też się liczy. Nie, to się nie liczy. Powiem wam, że nie wiem, czy uda nam się 50 zebrać, bo to jest tak dosyć dużo. Ale dobra, zobaczmy tutaj jajka. Tu jest jakieś jajko takie. Jakie tu jest jajko i za co to jajko jest? Za 120 milionów. No to jest dosyć drogie. Tu jest huge pet. Ale czy jest jakieś takie tańsze? Tutaj jakiś, nie wiem, w ogóle quest jest. Ale nie wiem, o co chodzi w tym questie. Dobra, spróbujmy znaleźć te 50 petów. No nie będzie to proste. Tu w ogóle jakaś kłódka jest. Tutaj jeszcze jakiś taki sekretny budynek jest. Nie wiem, powiem wam, że ta gierka jest zrobiona lepiej niż Pet Legends. Na Pet Legends w pewnym momencie też był kiedyś taki duży hype właśnie, bo w Pet Simulatorze mało się działo. A tutaj w tej gierce jest dużo więcej rzeczy jakichś takich różnych, sekretnych, których nie ma w Pet Simulatorze, mogłyby być. Dobra, ale ja szukam tych petów. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć aż 50. I tu w ogóle jakieś pola na jajka są dziwne, to jest dosyć. Ta mapka cała taka dziwna jest. Tutaj w ogóle jakieś obi muszę robić, żeby do peta się dostać. W ogóle to ja mogę zrobić tak, że pójdę sobie tutaj, na tą zombie mapkę. Moje pety niech sobie idą na skrzynkę. Tutaj farmy mi siano, bo one cały czas będą jakby bić tą skrzynkę. Nawet jeżeli tom uwalą, to będą sobie bić kolejną i tak w kółko, a ja mogę sobie robić cokolwiek innego. Mogę sobie pójść na spawna i te pety tam zostaną i cały czas będą bić sobie tą skrzynkę. No i teraz sobie idę tutaj szukać tych petów, a moje pety za mnie farmią coiny. Dobra, powiem wam, że nie jest źle, już mamy połowę tych petów, ale boję się, że zaraz dojdziemy do momentu, gdzie nie będę mógł znaleźć jednego i będę go szukał 2 godziny. Ale oby tak nie było. Na razie idzie całkiem nieźle. Dobra, powiem wam, że mam 48 i z dwoma ostatnimi jest problem. Będę dalej próbować, ale teraz się zrespił merchant. A więc pójdźmy sobie tutaj za ten wodospad, zobaczmy, co jest w tym merchancie. Czy mnie na coś będzie stać? Mam tutaj emeraldy i gemy. Jestem ciekawy, za co w ogóle są pety w tym merchancie. Dobra, tu mamy jakieś peciki. Zobaczmy, co tutaj jest. Dużo gemów. Albo emeraldy. W ogóle deskę lepszą za emeraldy można sobie kupić. Kurczę, no nie mam niestety tylu gemów. A te pety są ultra mocne w stosunku do moich. Dużo by nam pomogły, no ale no niestety nie mam tylu gemów. A więc idę szukać dwóch ostatnich petów w tym zakichanym portalu, ale tego się bałem, że nie będę mógł znaleźć. Już z 5 minut szukam tych dwóch ostatnich i nie mogę tego znaleźć. Dobra, powiem wam, że łącznie zajęło mi to pół godziny. Najtrudniejsze do znalezienia było to, bo zobaczcie, że tego prawie w ogóle nie widać. To jest jakby tutaj taki płomień i takich tych pucharków jest pełno na mapie. I zobaczcie, że tutaj w środku tego jest pet. To było najtrudniejsze. No i dobra, i mamy huge peta. Mam nadzieję, że miałem na niego miejsce. Dobra, na szczęście mamy tutaj huge peta. Jest ich 18400. No to w sumie nie tak dużo. Dobra, no ale załóżmy sobie go. W ogóle moich petów nie widzę. A dobra, mamy tutaj tego huge peta. Mamy naszego pierwszego huge peta w podróbce Pet Simulatora. Oby udało nam się więcej zdobyć. Ale dobra, zobaczcie, ile moje pety kasy nafarmiły. Teraz musimy sobie pójść tutaj na zombie. Odblokujmy sobie jakieś mapki. W ogóle chyba cały ten drugi world będzie mogli odblokować, tak mi się wydaje. I jakieś lepsze jajka pootwierajmy. Na pewno tom sobie odblokujmy za 2 miliony golda. I tu w ogóle jakieś chyba enchanty są. Tak mi się wydaje. Zaraz w sumie się przekonamy. No, tu są enchanty. Ja na przykład tego peta spróbujmy zenchantować. Strasznie długo się to enchantuje. I tutaj jakieś plus 10% golda na wbił enchant. No to w sumie ciekawie. Tutaj w tym drugim też 10% golda. Tą legendę sobie zenchantujmy. No, taki diament. Dobra, później się zajmiemy tymi enchantami. Jeszcze musimy tutaj trochę odblokować, żebyśmy jakieś lepsze jajka mogli otwierać. No i tutaj ostatnia mapka jest za 3 miliony 900. No to ją też sobie możemy odblokować i będziemy mieć już trzeci world. Jeszcze chyba w ogóle do odblokowania zostanie nam wtedy tutaj te
ten Hell World, nie, Ocean World, Fantasy World i Space World. Dużo tego w tej gierce jest. Dobra, odblokujmy sobie ten world i zobaczmy, jak kolejny world wygląda. Też w sumie taki mroczny. Tutaj 4,6, no to tu też odblokujmy. Tak z 20 milionów, że mi zostało chociaż na otworzenie jakichś jajek. Uj, tu kolejna FK skrzynka. Ja powiem wam, że mega dziwne są te wordy, takie no nie pet symulatorowe. I tam kolejna jakaś maszynka. Pewnie do jakichś rainbowów czy coś takiego. No, faktory. Więc to jest pewnie do rainbowów. No i tu kolejna jakaś maszynka, to jest w ogóle chyba void jakiś. No i tu 24 miliony kosztuje. No dobra, to na razie tego nie otwierajmy, tylko pójdźmy sobie jakieś lepsze jajka pootwierać na spawnie. Oj właśnie, w ogóle mogę już to odebrać. Za 46 minut będziemy mogli ostatnią nagrodę odebrać. Zobaczmy, co z tego dostaniemy. Jakby trochę diamentów, jakieś potki, więcej potek i tutaj co będzie, to będą jakieś emeraldy. 350 emeraldów, no i ostatnia nagroda za 48 minut. My Hell odblokowaliśmy, ale nie odblokowaliśmy tutaj tej mapki. Tego jajka chyba nie będziemy mogli otworzyć, a nie, możemy to otworzyć. Zobaczmy, co tu nam wyleci, jakiś rar nam wyleciał dziwny. A to jajko możemy otworzyć, tego chyba już nie możemy, no tu już nie mamy. Dobra, to w sumie za wszystko otwórzmy sobie to jajko, tylko odpalmy sobie potkę na laka. I zobaczmy, co nam ciekawego wyleci, tylko kurczę, może sobie pousuwam te pety, które są słabe. No ten dużo daje tutaj, jak widzicie już. W ogóle to ja bym sobie więcej miejsca za te emeraldy kupił. Jeden upgrade sobie zróbmy i drugi. No i mam plus 70 miejsca. I więcej golda, to też ciekawe. I tutaj expa w sumie też. I mamy 700 emeraldów, a więc sobie zróbmy więcej golda. Dobra, i w sumie niech za wszystko się otworzy. Zobaczymy, czy jakieś ciekawe pety nam wylecą. Dobra, i otworzyłem za wszystko i troszeczkę lepsze pety nam wypadły. Jak widzicie, są naprawdę mocne i co najważniejsze, teraz mam już ten ostatni prezent odebrałem, więc zobaczmy, co tu wydropimy. Plus jeden gift w inwentory. Co to jest? Jakiegoś gifta dostaliśmy? Aha, tutaj mamy. I zobaczcie, że tu jest 0,05% na cupcake'a. Nie, powiem wam, że masakrycznie ta gierka jest kopią pet symulatora, ale taką naprawdę fajną. Dobra, co sobie to otwórz? Może akurat wydropimy cupcake'a. No nie, wydropiliśmy chest mimika. Dobra, ale dalszymi upgrade'ami zajmiemy się w kolejnym filmie. Wy sprawdźcie film z mojego drugiego kanału, w którym działo się naprawdę dużo ze Stumble Guys. No i w tym filmie to będzie na tyle.